Dział imprez i promocji istnieje w Ośrodku Kultury Kraków Nowa Huta od 2009 roku. Zajmujemy się, tak jak nasza nazwa mówi, organizacją imprez, promocją oraz od kilku lat również projektami. Działamy na rzecz zarówno naszych klubów, jak i też dla wszystkich mieszkańców Nowej Huty. Organizowaliśmy do tej pory kilkadziesiąt koncertów z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Muzyczne spotkania na Wzgórzach Krzesławickich, mistrzowickie imprezje muzyczne, ponadto festiwal Zaklęte w Dyni, który miał już 9 edycji. Organizowaliśmy dożynki miejskie, jak i dzielnicowe. W naszej codziennej działalności zajmujemy się promocją wydarzeń, zarówno tych organizowanych przez Dział Imprez i Promocji, jak i wspieramy promocję wszystkich wydarzeń organizowanych przez nasze 13 klubów. Prowadzimy także profile w mediach społecznościowych. Od 12 lat prowadzimy także Nowochódzką Akademię Seniora, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z pewnością są dwa takie wydarzenia, dwa takie pomysły, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie właśnie z okazji 30-lecia Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Szlak rowerowy Velohuta, przejeżdżający, prowadzący rowerzystów przez całą Nową Hutę, aż od Niepołomic po Mistrzejowice, liczący aż 80 km. Drugim takim projektem, w którym niejako koordynację pełnił dział imprez i promocji, było stworzenie nowej strony Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, która jest w pełni responsywna oraz dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pracuję w ośrodku od 6 lat i jestem organizatorką projektu. Co to oznacza? Wiele wzruszeń, uśmiechów, ale też czasami łez. Inicjatywa ludzi, nowochucian, bo to dla nich właśnie pracujemy. Czasami udaje mi się dzieciom pokazać prawdziwą hrabinę, czasami wykrzesać z grupy seniorów humor i takie pomysły, o jakich nikomu by się wcześniej chyba nie śniło.